Pasterskie słowo. Święto ofiarowania Pańskiego. W liturgii Słowa Bożego wybrzmiewa Izajaszowa zapowiedź wydarzenia, Łukaszowy jego opis i treści wskazujące znaczenie wydarzenia. Dopełnieniem treści jest procesja z pobłogosławionymi świecami, z tak zwanymi gromnicami. Natomiast krótkim streszczeniem wszystkiego jest zdanie zawarte w prefacji. Dzisiaj Maryja Dziewica przyniosła do świątyni Twojego przedwiecznego Syna, a Duch Święty ogłosił przez usta Symeona, że jest on chwałą Twojego ludu i światłem narodów. W ten sposób spełniło się to, co prorok Izajasz wieścił narodowi wybranemu przed wiekami w bardzo zagadkowy sposób. Nagle przybędzie do swej świątyni Pan, którego wy oczekujecie, i anioł przymierza, którego pragniecie. Oto nadejdzie, mówi Pan zastępów. I to się stało właśnie wtedy, gdy upłynęły dni oczyszczenia Maryi według prawa mojżeszowego i rodzice wnieśli dzieciątko Jezus do świątyni, aby postąpić z Nim według zwyczaju prawa. Tak bowiem jest napisane w prawie pańskim: każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu. Przyszedł więc Pan do swej świątyni nagle i w sposób trudny do rozpoznania został wniesiony jako dziecko. Trudno się więc dziwić, że trzeba było konkretnej podpowiedzi Boga, aby ktokolwiek mógł Pana rozpoznać. Takowej Bóg udzielił Symeonowi, człowiekowi prawemu i pobożnemu, który żył w Jerozolimie i wyczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty spoczywał na nim. Za natchnieniem więc Ducha przyszedł do świątyni i rozpoznał w dziecku Mesjasza Pańskiego, tak jak mu to Duch Święty wcześniej objawił. Wziął dzieciątko w objęcia, błogosławił Boga i mówił: teraz, o Władco, pozwól odejść słudze Twemu w pokoju według Twojego słowa, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów, światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela. Trudno się więc dziwić, że Kościół w tym dniu od wieków eksponuje w liturgii i błogosławi wiernym świece. Symbolizują one Pana, owo dziecię, którym Symeon rozpoznał światłość świata. Wierny lud bierze te świece w swoje ręce i zanosi do swoich domów. Postępuje więc na podobieństwo Symeona, który wziął dziecię w objęcia. Tym sposobem chrześcijanie deklarują przed Bogiem wolę życia w swoim domu z Jezusem. Mogą więc żyć w przeświadczeniu, że Bóg ma o nich staranie, jak o nazaretański domek. A gdy troszczą się o Jezusa jak Józef z Maryją, życie Boże rozkwita pośród nich i nabiera mocy, tak że nie muszą się obawiać jakichkolwiek gromów mocy ciemności. Równocześnie Symeon, który bierze w objęcia ofiarowanego Jezusa, jest też zapowiedzią przyjęcia kalwaryjskiej ofiary Jezusa przez Boga Ojca. Całe zresztą wydarzenie ofiarowania Pańskiego w świątyni jerozolimskiej jest zapowiedzią ofiarowania się Jezusa na krzyżu. Ten wymiar dzisiejszego święta wyraźnie sugeruje drugie czytanie, fragment wyjęty z listu do Hebrajczyków. Słyszymy o Jezusie, który stał się uczestnikiem ludzkiej natury, aby przez śmierć pokonać tego, który dzierżył władzę nad śmiercią, to jest diabła, i aby uwolnić tych wszystkich, którzy przez całe życie, przez bojaźń śmierci, podlegli byli niewoli. W tym wypadku Jezus złożył samego siebie w ofierze i stał się miłosiernym i wiernym arcykapłanem wobec Boga dla przebłagania za grzechy ludu. Ta ofiara Jezusa,
uobecnia się stale w Eucharystii i jest nam dane z tej ofiary stale czerpać. Trzeba jednak, jak Symeon, za natchnieniem Ducha przychodzić do świątyni, błogosławić Boga i brać Jezusa w komunii świętej do swego serca. Prorokini Anna, która nie rozstawała się ze świątynią, służąc Bogu w postach i modlitwach dniem i nocą, dopowiada jeszcze coś równie ważnego. Gdy przyszła owego dnia do świątyni, sławiła Boga i mówiła o Nim wszystkim, którzy oczekiwali wyzwolenia Jerozolimy. I to też jest naszym zadaniem. Nie możemy zamknąć Pana w swoim domu. Trzeba o Nim mówić wszystkim. Do innych Go zanosić. Pasterskie słowo biskupa Andrzeja Czai tylko w Radiu Plus. W każdą sobotę o 19.45. Powtórka w niedzielę o 9.45.